Halo, halo, cześć moi drodzy. Jak mnie widać i słychać? Napiszcie w komentarzu, czy, czy wszystko jest ok. Widzę, że już jest kilkanaście osób, co mnie bardzo cieszy. O, jest Morfeusz, jest Patryk, Marcin. No i oczywiście Akademia Muzyki. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Moi drodzy, czy, czy dobrze mnie słychać? Napiszcie w komentarzu, czy jest ok? O, jest ok. Henryk pisze, że jest ok. Dobra, moi drodzy, to w takim razie e, Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że, że jesteśmy w ten piątkowy wieczór tutaj razem. Możemy porozmawiać o harmonice. Dzisiaj mamy spotkanie dla osób początkujących, albo tych, które już odrobinkę grają, albo dla tych, które jeszcze nie grają, ale chcieliby zacząć. Wspólną przygodę z tym niesamowitym instrumentem, jakim jest harmonika ustna. Ja będę korzystać tylko i wyłącznie z harmoniki w tonacji CEDUR. Tutaj mam model Session Steel firmy Zajdel z takim, z takim korpusem skrzącym się na niebiesko w tonacji CEDUR, czyli oznaczonym symbolem C, już tam literka mi się starła, bo już ta harmonika ma. Kawał czasu. Opowiem Wam dlaczego harmonika, jaką harmonikę warto kupić. Opowiem Wam również, jak efektywnie ćwiczyć, jak w ogóle zacząć, czy jak, jak poruszać tą harmoniką, głową, czy ręką, czy czymś, żeby wydobywać ładne dźwięki. Pokażę Wam ćwiczenie oddechowe, które rozwiną Waszą wydolność płuc. No i chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania, no bo jestem po to tutaj, żeby, żeby na nie odpowiedzieć. No, jest coraz więcej osób, cieszę się, że, że, że ta nasza gromadka harmonikowa rośnie. Moi drodzy, na początku może zagram coś zupełnie prostego. Bluesowego, bo wiem, że harmonika kojarzy się z tym gatunkiem muzycznym i moim zdaniem bardzo dobrze jest zacząć od, od grania tego gatunku. Oczywiście można grać też proste, popularne melodie, ale blues jest też bardzo, bardzo istotny, ponieważ jeśli zagramy bluesa, to zagramy i muzykę rockową, i muzykę funky i możemy się z czasem wziąć za muzykę jazzową, jeśli ktoś będzie bardzo chciał, a na pewno też szanty czy, czy muzyka jakaś taka. Powiedzmy, Biesiadna też nie będzie kłopotu, żeby ją zagrać. W takim razie ja włączam tutaj podkład, taśmę profesjonalną i zagram trzy takie fragmenty bluesowe. Posłuchajcie, jak, jak to może zabrzmieć. O, może wezmę sobie też harmonikę w cedur o innym takim korpusie. Tu jest napisane Bartek. Gdyby ktoś zapomniał, jak, jak się nazywam, to na wszelki wypadek przypomnę. Nazywam się Bartek Łęczycki i robimy streaming na żywo o początkach grania na harmonicy. Jak zacząć? Jak ćwiczyć? Dobra, to lecimy. Posłuchajcie. you suck man Sposób można już grać mniej więcej po roku, może po dwóch latach ćwiczeń. Zastosowałem tutaj sporo różnych technik, ale jak Wam za chwilkę pokażę, na takiej harmonice dziesięciokanałowej, bo ona ma 10 kanałów, można zagrać znacznie prościej, ale też bardzo fajnie. Pewnie się zastanawiacie, kurczę, może zacząć grać na, nie wiem, keyboardzie, skrzypcach, flecie poprzecznym, trąbce itd. Słuchajcie, harmonika e, ustna, taka jaką widzicie, ma szereg różnych zalet. Po pierwsze jest mała. Można ją zawsze mieć przy sobie, czy jedziemy na, na żagle, czy jedziemy gdzieś tam za granicę, czy prowadzimy samochód bo akurat sporo podróżujemy samochodem zawsze możemy mieć harmonikę przy sobie i zawsze możemy sobie na niej grać, stojąc na przykład w korku. Druga sprawa, harmonika nie jest drogim instrumentem. Jaką harmonikę kupić, opowiem za chwileczkę, bo wiem, że jest sporo zainteresowanych tym tematem. W każdym bądź razie harmonika no, jest bardzo tania. Gdybyśmy chcieli kupić, nie wiem, saksofon, skrzypce albo jakiś lepszy keyboard, no to wiadomo, że ta cena byłaby znacznie, znacznie wyższa co najmniej dziesięciokrotnie wyższa niż cena harmoniki. Także myślę, że ten element ekonomiczny też, też jest ważny. No, i trzeci, moim zdaniem, bardzo istotny też element, bardzo istotna sprawa, to jest to, że w krótkim czasie można nauczyć się na harmonice grać naprawdę całkiem fajne melodyjki, podkłady, rytmy, zagrywki, efekty brzmieniowe i za chwilkę pokażę Wam, jak, jak to zrobić. Nauczycie się razem ze mną. Miejcie harmonikę. Jeśli macie harmonikę ze sobą pod ręką, to od razu bierzcie ją do ręki i za, za chwilkę będziemy. Wspólnie grać. No dobrze, to teraz tak. Może pokażę Wam podstawy, jak, jak grać na, na harmonicy. Pewnie zaraz będą pytania, co kupić, dlaczego, ile wydać i tak dalej. Moi drodzy, nim to nastąpi, spróbujmy sobie zagrać na harmonicy. Po pierwsze, trzymamy harmonikę w ten sposób. To jest moja lewa dłoń, o ta. I teraz palec wskazujący, prawda? Wskazujący i y, kciuk, czyli trzymamy harmonikę w ten sposób o równolegle. I teraz robi nam się taki daszek, można powiedzieć, z tych, z tych palców, prawda? Niektórzy trzymają w ten sposób, żeby jeszcze tutaj lepiej ten dźwięk się y, 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 lepiej rezonował. I drugą dłonią zakrywamy tył harmoniki. W ten sposób powstaje nam taka przestrzeń akustyczna, którą możemy sobie wykorzystywać do efektów brzmieniowych, o których jeszcze dzisiaj pewnie powiem. Czyli jeszcze raz. Bierzemy harmonikę między palec wskazujący i kciuk, daszek, prawda? Zakrywamy drugą dłonią dosyć szczelnie tył harmoniki i już mamy prawidłowy układ dłoni. Wszyscy mają? Piszcie w komentarzach, moi drodzy. Trzymam. Patryk pisze. No to świetnie. Eee, słuchajcie, więc, e, jeśli już prawidłowo trzymamy harmonikę, no to musimy też wiedzieć, czy tak ją trzymać, czy, czy tak. E, te niskie dźwięki, czyli pierwszy kanał, niektórzy mają ponumerowane harmoniki, prawda? Czyli pierwszy kanał powinien być po lewej stronie, czyli z tej strony powinien być ten najniższy kanał. O, czyli tutaj jest najniższy dźwięk. A tu jest najwyższy, prawda? Ten najbardziej piskliwy. Czyli tutaj najbardziej piskliwy, a tutaj najniższy. Niektórzy mówią najgrubszy, ale tak naprawdę tu chodzi raczej o wysokość tudzież niskość dźwięku. Jeśli już mamy prawidłowy układ dłoni, wiemy, jak trzymać harmonikę. Wtedy spróbujmy dmuchnąć dosyć konkretnie, tak zdecydowanie, w dowolne kilka kanałów. Czyli. Wow, jest dźwięk. Nie trzeba wiele godzin ćwiczyć tam, nie wiem, jednego dźwięku, albo ustawienia dłoni na fortepianie, czy nie wiem, czy palce bolą od gitary, prawda? A po prostu od razu bierzemy i gramy yy, ładny akord, ładnie brzmiący. Czyli dmuchamy. Dobra, spróbujmy wszyscy dmuchnąć w dowolne kanały na harmonice. I jeszcze raz. Możemy sobie zagrać inne też dźwięki, prawda? Też dmuchane. O, te są trochę bardziej piskliwe, nie? E, czyli im bardziej tutaj na tych kanałach niższych, czyli 1, 2, 3, 4 zagramy, tym one są niższe, ładniej tak cieplej brzmiące. A jeśli przesuniemy harmonikę do góry, czyli na wyższe dźwięki, na przykład ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, wtedy będą dźwięki piskliwe. No, i tak, tak to wygląda. Czyli moi drodzy, na harmonice, po pierwsze, możemy przesuwać harmonikę w jedną i w drugą, prawda? Wtedy zmieniają nam się dźwięki. Ale możemy też grać, dmuchając i wciągając powietrze. To spróbujmy sobie teraz dmuchnąć i za chwilę wciągnąć. Czyli dmuchamy i wciągamy. I dmuchamy i wciągamy i słuchajcie, generalnie na tym polega granie na harmonice. Dmuchamy powietrze, wciągamy powietrze, przesuwamy prawo i w lewo. Oczywiście wymaga to troszkę wprawy i trochę precyzji ale za chwilkę powiem, powiem, jak to ćwiczyć, jak to robić, żeby było bardziej efektywnie, żeby te Wasze ćwiczenia po prostu były pożyteczne i żeby dawały dobre, pożądany efekt. To co, spróbujmy jeszcze raz, dmuchnąć, uwaga i wciągamy, dmuchamy i wciągamy. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Powietrze przez nos nie powinno przepływać. Wiem, że to trudno y, zablokować ten, y, ten przepływ, ale można sobie po prostu złapać tam y, na razie y, za pomocą palców, jeśli, jeśli jest taka potrzeba, albo, nie wiem, jakimś spinaczem do prania, albo jakimś tam innym urządzeniem tego typu. Chodzi o to, żeby faktycznie nie wciągać powietrza na przykład równocześnie i ustami, i nosem, bo wtedy bardzo szybko nasze płuca wypełnią się powietrzem i niestety, ale no, przepełnimy sobie te płuca, prawda? Będzie, będzie za dużo tego, tego powietrza. To samo z wydychaniem. Jeśli wydychamy powietrze, czyli dmuchamy w harmonikę, no, też pozbywamy się tego powietrza, prawda? Bardzo szybko, jeśli wydmuchujemy i ustami i nosem. Czyli chodzi o to, żeby tylko usta przez usta przelatywał ten strumień powietrza, a nos jest zablokowany. No dobra. Moi drodzy, zerknijmy. Jakie tu pytania się. Pojawiły. Ta harmonika tania też tak się dałem oszukać. No, nie polecam tych tanich harmonijek. Tu Patryk słusznie zauważył, że saksofon ciężko schować do, do kieszeni. Dokładnie. Tym bardziej, jak, jak się gdzieś w góry idzie na przykład albo, albo na żaglówkę, prawda? I trzeba spać w, w koi, a tu mało miejsca na wszystko. Zgadza się. E no i co? Patryk y, rączy pisze tak, dzisiaj się nauczycie podstaw gry na harmonicy, pokażę wam. Oczywiście ja wam pokażę wskazówkę, wska wskażę kierunek, natomiast sami będziecie no, musieli podążać, prawda? Chyba, że macie jakiegoś nauczyciela, który y, będzie mógł was pokierować, y, naprowadzić, jeśli gdzieś tam troszkę będzie jakiś kłopot. Y, wtedy nauka z nauczycielem jest dużo, 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 dużo szybciej. Lepsza lepsza, nie schodzimy na manowce, omijamy przeszkody i po prostu idziemy prosto do celu, czyli do, do tego, żeby grać ładne melodie. No dobrze. Kto tu jeszcze pisze? Też ćwiczę o Gertruda. Fajnie, seba z tej strony. Patryk, próbuję grać jak prowadzę, a jestem praworęczny i trzymam w lewej, czy to problem? Patryk generalnie to nie jest, nie jest kłopot, bo ja też w tym momencie trzymam w lewej dłoni, natomiast dobrze by było, żeby faktycznie te dźwięki niskie były po tej stronie, a wysokie po tej. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze łatwiej jest przeczytać cyferki, które są w wielu modelach harmonijek tu na górze. Jakbyśmy mieli pod spodem, to już trzeba by zerkać jakoś i odwracać głowę, prawda? Także logika to nakazuje. Poza tym jakby naturalne jest to, że Przesuwamy dźwięki w prawo, tak jak na pianinie, prawda? I mamy coraz wyższe dźwięki. Także, no, tak, tak, tak to już jest. Na gitarze też, jeśli na przykład grasz, no to też tu są niskie dźwięki, a jak przesuniesz w prawo, to masz coraz wyższe, prawda? No tak to już jest. Ale jeśli ktoś już bardzo się przyzwyczaił, gra 30 lat w ten sposób i nie może się przestawić, nie ma problemu. Natomiast jeśli ktoś zaczyna, warto nauczyć się prawidłowo, bo później będzie dużo, dużo łatwiej. Ok. O, mamy Huberta tutaj. Henryk pisze, poszerzony pokrywy twojej harmoniki od jakiego modelu? Ten jest akurat 1847 klasik firmy Zajdel. Tylko tyle, że mam taki korpusik tutaj od mojego kolegi z podpisem Bartek. To akurat chyba obraz jest odwrócony, ale, ale cóż. O, jest Jerzy z nami. Patryk już znalazł swego mistrza. To bardzo dobrze. Ja niestety nie miałem takiego komfortu, żeby, żeby mieć y, jakiegoś takiego nauczyciela, który by mnie, y, nie wiem, mobilizował, wskazywał kierunki i tak dalej. Od czasu do czasu gdzieś tam jeździłem na, na warsztaty i po prostu samemu trzeba było ćwiczyć. Ale to były dawne czasy, teraz są zupełnie inne możliwości. Wtedy jeszcze internetu nie było, także. Ach, długo by mówić. Moi drodzy, y, może powiem Wam kilka słów, y, jaką harmonikę kupić. Bo wiele, wiele jakby mitów tutaj powstało, że musi być to konkretnie taka harmonika, albo konkretnie inna, że taki korpus jest super, albo taki jest niedobry. Moi drodzy, w mojej opinii, każda harmonika, która będzie kosztować powyżej tam 100 czy 120 zł, będzie dobra. Z czego to wynika? No bo zwykle już jest utrzymany ten, ten standard, prawda, że, że te strojki, czyli w środku. O, tutaj mam akurat rozłożoną harmonikę. Widzicie, tu jest jedna płytka, która odpowiada za, za dźwięki, w tym przypadku zaraz wciągane. O, nie wiem, czy tu słychać. Jak, jak szarpie tym strojkiem, bo to już jest uszkodzona płytka. I, i, I po prostu niezależnie od tego, czy będą to strojki stalowe, czy miedziane, czy fosfor, brąz, każda harmonika powyżej 120 czy 100 zł będzie, będzie fajnie grała, będzie miała odpowiedni standard. Oczywiście, jeśli ktoś myśli przyszłościowo, to stalowe strojki, czyli takie jak w harmonikach Zajdel. No, są najbardziej trwałe i 3 do 5 razy dłużej wytrzymują niż strojki mosiężne, ale to oczywiście jest kwestia, kwestia gustu. Także moi drodzy, no, jeśli chodzi o konkretne modele, no, to ja mogę wymienić tak. Special Twenty firmy Honor, Harp Master firmy Suzuki. Mogę polecić też Session Steel firmy Zydel, już ze stalowymi strojkami. Mogę też polecić Rocket firmy Honor. mogę polecić Promaster firmy Suzuki i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście gram na modelu Zeidel 1847, czyli jest to rok powstania tej, tej fabryki Zeidla. Model Classic i to jest mój ulubiony model. On jest no troszkę droższy, bo kosztuje około 300 zł, ale, ale naprawdę fantastycznie gra ta harmonika i no, i ja, ja wybrałem właśnie ten model. Moi drodzy, jakich harmoniek nie polecam? Na pewno nie polecam takich najtańszych. Nie wiem, z Lidla, z Biedronki, z oszą, nie wiem, z Pepko, czy co, co tam jeszcze inne, te wielko powierzchniowe markety po prostu sprzedają wyroby, które no tylko przypominają harmoniki z wyglądu. Nawet szkoda tych 20 zł, żeby wyrzucić. Także zdecydowanie nie polecam tego, natomiast warto kupić najlepszą harmonikę, no, na, jak, na jaką pozwala Wasz budżet. Jest jeden model, ja tutaj chyba go nawet mam. Nazywa się East Top. O, tu jest. Jest to model chiński i kosztuje około 60 zł. Ale gra akceptowalnie, całkiem przyzwoicie. Wiele osób od tego modelu zaczyna w ogóle przygodę z harmoniką. W miarę przyzwoicie gra. No i, i to jest chyba jedyny taki tani model, na którym w ogóle da się grać. Także zdecydowanie polecam sklep: www. Napiszę Wam tutaj harmonika.com. Ten sklep zdecydowanie polecam. Ja się też tam zaopatruję. Prowadzi go harmonikarz. Świetny człowiek, świetny muzyk. I na pewno też jest w stanie wam doradzić, bo jest, jest fachowcem po prostu w tym, w tym, co robi. No dobrze. Cóż jeszcze tutaj przewinę. Zobaczę jakieś pytanka. Może są. No właśnie, Patryk pisze, że gra jak za 300. No. Tak naprawdę to brzmienie wynika częściowo oczywiście z instrumentu, ale częściowo również z umiejętności, no bo ja już gram na harmonice prawie 30 lat, a od ponad 20 lat udzielam się jako pedagog, także no już też trochę tych modeli przerobiłem, że tak się wyrażę. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, powiem Wam jeszcze jaki model, z jakim modelem ja mam nie najlepsze doświadczenia? Jest to model mówię o już tej klasie cenowej 100+ plus, czy tam 120+. Plus. Nie polecam wam harmoniek honor marine Band Classic z jakiego względu. Z takiego względu, że jeśli gramy, a one mają korpus drewniany, to jest akurat plastikowy. Jeśli mamy drewniany korpus, to te... Nie wiem, jak tu zrobić, żeby, żeby było widać. O, te y, przegródki pomiędzy y, y, kanałami, harmoniki, one jako, że są z drewna, zaczynają puchnąć i wys, zaczynają wystawać. Przez co, jeśli gramy na harmonicy, podrażniamy sobie usta. No, i już nam się odechciewa grać. Także kupmy harmonikę taką, która będzie odporna na, na wilgoć, która będzie miała plastikowy korpus najlepiej, albo drewniany, ale bardzo dobrze impregnowany, czyli zabezpieczony przed, przed wilgocią. No, i to, to jest moja, moja taka ogólna rada. No dobrze. Jacek Bulski pisze, czy to wytłumienie pokoju sprawdza się? Mówisz, Jacku, o tym. No, jesteśmy akurat w moim studio nagraniowym w jednej z łazienek, bo to po prostu. Muszę się przyznać do tego, zabrałem jedną łazienkę mojej rodzinie, ale na szczęście jest druga. No i co? I wytłumiłem tutaj gąbką specjalną, akustyczną. To pomieszczenie na, na suficie jest to samo, tylko w kolorze szarym. Także cały, cały ten ta łazienka, to pomieszczenie, które ma mniej więcej około 4,5 metra kwadratowego tak plus minus jest wygłuszone jest bardzo gruba warstwa na, na podłodze, także no moim zdaniem sprawdza się to znakomicie, ponieważ nie usłyszałem ani jednej skargi od sąsiadów ani od strony domowników że gdzieś tam po, po 22 czy po 23 ćwiczę albo nagrywam coś, także myślę, że, że to jest fajna, fajna opcja Tomasz pisze, że fatalnie właśnie taką kupiłem. Piszesz, Tomasz, o, o harmonice, pewnie takiej z Lidla. Słuchaj, nic straconego, można na niej grać, można troszkę ją podregulować. Jak, jak się kiedyś spotkamy, to postaram ci się pomóc i, i tak ustawię strojki, żeby dało się na niej grać. Także głowa do góry. Na pewno, na pewno nie wyrzuca jej i na pewno się z czasem przyda. Oczywiście im lepsza harmonika, tym, tym fajniej się gra na, na tym instrumencie, a jeśli się fajniej gra, no to częściej gramy, prawda? A jeśli częściej gramy, to robimy szybsze postępy. Także no jakość tego instrumentu naprawdę ma wpływ tutaj na, na tempo naszego rozwoju, także sugeruję, żeby kupować jak najlepsze instrumenty i mieć jak największą frajdę z nich. Adrian pyta: Co sądzę o strojeniu Penta Harp? Na razie nie będę się tym zajmować, ponieważ jest to streaming, podkreślam, dla osób początkujących i rozpoczynających naukę. Mogę tylko powiedzieć, że najpopularniejszym. Systemem czy strojeniem harmoniki jest tak zwany system Richtera, który na którym gra 99% harmonikarzy takich nazwijmy to diatonicznych, czyli takich co mają 10 kanałów w harmonice. Natomiast są też inne strojenia, molowe, pentaharp, diminished, country itd., itd. ale tym się nie zajmujemy dzisiaj. Co, co tu jeszcze o, jest tutaj Stefan y, pisze dobrym pomysłem na pogodzenie jakości z pewną oszczędnością jest Zajdel Session Steel z pokrywami od 1847 oczywiście, że tak ja takie harmoniki akurat y, też tutaj mam na y, na y, podorędziu o, widać, że jest 1847 a tutaj jest o, Zajdel ładny w ładnym twarzowym Kolorze. Także jak najbardziej zgadzam się z tym yy, i daje to fajne, fajne brzmienie. Yy, aha, Tomasz yy, kupił Marine Band. Nie, martw się, to jest też harmonika, na której da się grać. Z tym, że no, trzeba uważać, żeby sobie tam ustnie nie uszkodzić. Co tu jeszcze? Adam pisze, że świetne studio, nieważne gdzie, ważna funkcjonalność. No to jest faktycznie duży komfort, bo mogę sobie o dowolnej porze wejść, nagrywać i, i, i ani mnie nie słychać, ani ja nie słyszę, co tam się dzieje w domu, czy dzieciaki dokazują, czy, czy puszczają jakieś tam bajki. No dobrze. Eee... Patryk pisze, lepiej nie wymieniać firmy z nazwy, które sprzedają lipę. Słuchajcie, ja nie wiem, czy, 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 czy lipę, czy, czy, czy nie lipę. Z mojego doświadczenia wynika, że no. Marine Benz, klasik y, y, firmy Honor. Y, to jest oczywiście klasyka, y, ale to jest instrument, no, który no, nie sprawdza się dla początkujących. Także od razu już nie wdając się w, w szczegóły, mówię, że nie polecam tego. Jeśli ktoś chce kupić, to nie ma problemu. Y, można też na tym pięknie grać. Y, tylko mogą troszkę usta boleć. No dobrze. E Moi drodzy, to co? Może, może jeszcze jakieś fajne ćwiczenie tu Wam podam. Nagranie akordowe. Powiedzieliśmy sobie o tym, że można na harmonice dmuchać i równocześnie wciągać powietrze, prawda? Przesuwać w jedną i przesuwać w drugą. Wtedy, wtedy pojawiają się różne dźwięki, prawda? Czyli dmuchając mogę przesunąć i wciągnąć, też mogę przesunąć wciągając Czyli harmonika słuchajcie, jest bardzo prostym instrumentem. Wcale nie trzeba tutaj jakichś, nie wiem, dwóch lat poświęcić, żeby ustawić aparat tak jak przy na skrzypcach, prawda? Że tam łokieć musi być, nie wiem, nadgarstek rozluźniony. Nie, to po prostu przykładamy harmonikę do ust, szukamy sobie tych dźwięków i już. Um, także na harmonicy stosunkowo łatwo grać. No i teraz tak, będę słuchajcie, pokazywać tak. Wydech. A to będzie wdech, dobra? Spróbujmy sobie zagrać w ten sposób: bardzo długi wydech, i dwa razy wciągamy. O, zobaczcie, że mniej więcej ten poziom. Czy ilość powietrza wydychanego i później dwa razy wciąganego jest podobna, prawda? Czyli możemy sobie w cały czas w ten sposób grać i nie, nie zmęczymy się. Wiele osób ma kłopot właśnie z oddechem, no bo ma albo za dużo tego powietrza, albo za mało, prawda? I teraz, moi drodzy, trzeba dążyć do tego, żeby wyrównać te poziomy ilości powietrza, czyli ani nie mieć za dużo go, ani nie za mało, prawda? Czyli jeśli mamy na przykład taki układ, że dwa razy wciągamy powietrze i dwa razy dmuchamy, to musimy mniej więcej z tą samą siłą jakby wciągać i wydmuchiwać powietrze, żeby ten bilans utrzymać mniej więcej na, na, na równym poziomie. Spróbujmy sobie dwa razy wciągnąć powietrze i dwa razy dmuchnąć. Fajnie to wychodzi, a spróbujemy odrobinkę przyspieszyć. Spróbujmy. Prawda? Gramy równymi wartościami, czyli wdech, wdech, wydech, wydech, wdech, wdech, wydech. Wydech. I tak sobie możemy grać. Po pewnym czasie zobaczycie, czy, czy na przykład mocniej wciągacie powietrze, bo będziecie mieli za dużo tego powietrza, czy wręcz przeciwnie, czy za dużo wydmuchujecie tego powietrza i wam go troszkę brakuje. Z czasem to dojdzie wszystko do optymalizacji i na pewno znajdziecie jakiś super złoty środek. Pamiętajcie o tym, żeby mieć zablokowany nos. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, łyk kawki i czytam Wasze tutaj wpisy. Um. O tutaj Adrian widzę cenne uwagi daje. E Patryk pisze jestem po paru twoich filmikach tempo e to mój problem. E Patryk e Aha, Jacek jeszcze pyta, czy na trzech, czy na czterech kanałach? W tym przypadku nie ma to większego znaczenia. Patryk, już, już mówię Ci, jak ćwiczyć rytm. Najłatwiej rytm ćwiczyć oczywiście z metronomem. Może być metronom elektroniczny. Ja tu akurat taki, taki włączę i zagram po prostu równe, równe wartości o to jest akurat sąd Brenner, tak to się chyba nazywa, sąd Brenner właśnie. No i drodzy, tempo 60. Troszeczkę głośniej dam te piknięcia. No i co? Dwa wdechy i dwa wydechy. Na każde piknięcie jest jeden wdech albo jeden wydech. Prawda? Czyli i tak dalej i tak dalej. Możemy oczywiście sobie skomplikować to ćwiczenie. Możemy zrobić na przykład yy, dwa wdechy i jeden długi wydech, prawda? Yy, czyli dwa wdechy na kliknięcie i jeden długi wydech na dwa kliknięcia. No spróbujmy tak. Czyli zaczynam od wdechu. I tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że, że to też jest fajny sposób na ćwiczenie rytmu. O, na przykład, jak jedziesz samochodem i włączasz kierunkowskaz, prawda? To też można sobie wybijać palcami rytmy na, na kierownicy, albo nie wiem, coś śpiewać rytmicznego. Taratap. Coś takiego, prawda? I od razu ćwiczymy, ćwiczymy ten, ten rytm. Można śpiewać z jakąś e, melodią z, z radia, czy, czy, czy z płyty, czy tam Sempetrójki. Także no, cały czas, żeby zwracać uwagę na ten rytm, i na pewno po, po pewnym czasie takich ćwiczeń, na pewno poprawisz sobie te, tę umiejętność. No dobrze, Stanisław Mahej. Mach Ostatnio kupiłem Hammond Suzuki. Bardzo przyjemnie brzmienie, pozdrawiam. Stanisław, no jasne, Hammond to jest w zasadzie to samo co ProMaster firmy Suzuki, tylko że ma czarne pokrywy i czarny aluminiowy korpus. Bardzo fajna harmonika. Ja też miałem taką, także. Patryk Rączy pisze, jak ustawić język? Trąbka czy raczej tylko usta? Patryk, bardzo dobre pytanie. Niektórzy są zwolennikami, żeby ustawić język w taką tutkę, może coś takiego. Ja tego nie polecam. Nazywa się ta technika U-Block, czyli u-block, prawda? Czyli bokami języka blokujemy sąsiednie kanały. Z mojego doświadczenia, ponad 20-letniego 20 jako Belfra, a uczyłem i w Polsce, i w Stanach, i w Niemczech, i we Francji, i w paru innych krajach jeszcze, wynika to, że ta metoda nie jest dobra. Lepiej ułożyć usta. Jeśli mówimy o graniu pojedynczym dźwiękiem, bo w zasadzie już do tego przechodzę powolutku, chodzi o to, żeby ułożyć usta tak, jakbyśmy gwizdali, ale dosyć głęboko osadzić tą harmonikę w, w ustach. Czyli, żeby to nie było o tak, tylko bardziej tak. Tak, jakbyśmy chcieli odcisnąć ślad ust gdzieś tam na, nie wiem, na szybie albo na, na lustrze, prawda? Czyli. W ten sposób. Um, no właśnie, i teraz. Um... Odradzam zdecydowanie ten, ten kształt języka. Nawet jeśli Wam jest prościej na początku, łatwiej, czujecie większy komfort, to po jakimś czasie będzie to kłopot, wtedy kiedy na przykład będzie trzeba obniżać dźwięki albo grać techniką tongue blocking, czyli blokowanie językiem niektórych kanałów, prawda? w ten sposób, prawda? Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego kształtu U języka, to nie zagra w ten sposób albo będzie miał duże kłopoty, żeby się przestawić. Także moim zdaniem normalnie w ten sposób celujemy tak, żeby kąciki tutaj nie, nie wypuszczały powietrza, tylko cały kanał jest objęty przez, przez usta. I wtedy gramy tak, zwany, tak zwanym wąskim układem ust, e, czyli e, pojedynczym dźwiękiem, no i w Stanach to się nazywa pucker. Puck, że tak się wyrażę, przeliteruje. No i wtedy faktycznie jest tylko i wyłącznie jeden dźwięk. Spróbujmy sobie wszyscy zagrać w ten sposób, dmuchając w pierwszy kanał harmonijki. Już wiemy, jak trzymać harmonikę, prawda? Sprawdźmy, czy wszystko jest ok. Sprawdźmy, czy mamy tutaj najniższy dźwięk. To powinien być najniższy, czyli pierwszy. No i usta ustaw taki dziubek. I spróbujmy zagrać tylko i wyłącznie jedynkę dmuchaną. Słychać? Uf. Jeśli usłyszycie więcej niż, niż jeden dźwięk, na przykład coś takiego, trzeba zwęzić usta i cały czas słuchać, żeby był tylko i wyłącznie jeden dźwięk, czyli. Tak dobrze, tak źle, tak dobrze, tak źle, bo słuchać więcej niż jeden, prawda? Także spróbujmy po prostu zwęzić wtedy troszkę ten, ten nasz otwór ust i na pewno... Na pewno powinno się udać. Moi drodzy, ja dosyć obszernie omawiam te zagadnienia, o których my sobie tylko tutaj sygnalizujemy. W moim multimedialnym kursie Harmonika od podstaw, który znajdziecie link, jak to wygląda w ogóle pod, pod filmem. Ja teraz rozpocząłem. Nabór do kolejnej grupy, ponieważ już mam chyba 260 czy 270 kursantów, część z tych osób już skończyła kurs, część jest w trakcie, a część dopiero jakiś czas temu rozpoczęła. Także mamy jeszcze około 20 wolnych miejsc i gdybyście mieli ochotę pogłębić tę wiedzę, o której ja tutaj tylko jakby wspominam i, i tylko zaznaczam, że, że na to czy na to warto Warto zwrócić uwagę, to pod spodem jest, jest link, można sobie kliknąć, zobaczyć, jak te filmiki wyglądają. Mamy tam grupę taką zamkniętą, gdzie ja sprawdzam prace domowe, wasze postępy. Jak macie jakiś kłopot, to ja wam pomagam, odpisuję i tak dalej. Także zerknijcie w wolnej chwili. Zapisy trwają do poniedziałku, do godziny tego najbliższego, do godziny 22, później będzie zamknięte wszystko. Także jest trochę czasu, żeby, żeby się zastanowić. No dobra, moi drodzy, w takim razie łyk kawy i jedziemy dalej. O, Patryk mówi, że dzięki. You blokowałem. No właśnie. Patryk, y jeśli możesz to zmienić, to warto naprawdę poświęcić troszkę czasu i energii, żeby y zmienić ten nawyk i po prostu grać, grać lepiej przyszłościowo. No dobrze, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tomasz salach napisze, pisze, że harmonika w cedur. Tak, ja korzystam tylko w cedur. Tomasz jeszcze pisze. Interesuje mnie akompaniament, granie akordami. Jak zagrać akordy septymowe w skali bluesowej? Więc Tomasz tak. Akordy są jakby niezależne od, od skali. Akord septymowy, czyli czterodźwięk. Z dodatkowym dźwiękiem, czyli musi być pierwszy stopień gamy, trzeci stopień gamy, piąty stopień gamy i siódmy stopień gamy, czyli ta septyma. No i możemy sobie septymę zagrać na przykład G7. Czyli wciągamy powietrze. Drugi, trzeci, czwarty i piąty. Koniecznie piąty kanał, ponieważ jest to właśnie ta septyma. Czyli. Jest to akord septymowy. Innych akordów septymowych niestety nie da się zagrać na takiej harmonicy. Także niestety tutaj muszę Cię zmartwić. Generalnie mamy tutaj trzy takie podstawowe akordy. Jeśli wciągniemy powietrze w tych dolnych kanałach, to mamy akord G-dur albo G-dur 7, prawda? O, tu jest G-dur 7. A jeśli dmuchniemy w dowolne trzy kanały, albo więcej, wtedy mamy tak zwany akord C-dur. Wszędzie on brzmi mniej więcej tak samo, jest oczywiście w innych przewrotach, bo tam kolejność tych dźwięków się zmienia, ale generalnie są to dźwięki C, E i G w różnych tam konfiguracjach. Jest jeszcze jeden akord, który dosyć łatwo zagrać jest akord demol. Demol, czyli smutny akord, i możemy go zagrać wciągając powietrze czwarty, piąty i szósty kanał równocześnie czyli. Jest on smutny, prawda? Czyli jest molowy. No dobra, ale ktoś zada pytanie, okej, okay, ale jak w takim razie znaleźć ten czwarty? Skąd ja mogę wiedzieć, że to jest na pewno czwarty kanał? No mogę zerknąć. No dobra, ale jak będziemy przy ognisku, to nie będzie widać, który to jest kanał, prawda? Chyba, że sobie podświetlimy latarką. Jest na to prostszy sposób. Wystarczy zagrać skrajnie e, e, pierwszy kanał, no skrajnie, czyli ten najbardziej e, najniższy dźwięk, prawda? Czyli gram sobie... To jest jedynka, Później odrobinkę przesuwa mi na dwójkę. O, już wiem, że to jest czwarty kanał. Czyli także to jest chyba naj, najprostsza metoda. Tylko musimy pamiętać o tym, że musi być wąski układ ust, nos zablokowany no i żeby był pojedynczy dźwięk. No bo jak będziemy grać kilka, no to nie, nie wiadomo, o których graliśmy, prawda? Czyli trzeba wąziutko usta ułożyć, tak żeby grać tylko i wyłącznie jednym kanałem. Dobra. Czasu mamy coraz mniej, Patryk pisze. No, ja o harmonice to mogę długo. Także nie ma problemu. Paweł Pypeć. Wczoraj się zapisałem. Startujemy w grupie. Czy startować samemu? O, Mati jest też. Moi drodzy, więc my mamy w Akademii Muzyki, a ściśle mówiąc w Akademii Harmoniki, taki pomysł, żeby po prostu raz na jakiś czas otwierać zapisy, tak żeby uczyć się w grupie, bo to też jest fajniej. Jak, jak zobaczymy, o kurczę, komuś już wychodzi, no to my mamy większą motywację, żeby, żeby też więcej ćwiczyć. Na szczęście jakby mamy dużą dowolność z tym terminem, bo kurs jest, jak się go raz skupi, to już jest dożywotni, do także można sobie i za trzy lata powrócić do tego. Nie ma żadnego problemu jeśli komuś z jakiegoś względu by się nie spodobał kurs i by powiedział nie wiem, za trudny albo za łatwy, albo za dużo teorii, albo za mało teorii albo nie wiem, Bartek Łęczycki ma brzydką fryzurę albo coś to można w ciągu 30 dni bez w sumie podawania jakichś konkretnych tutaj przyczyn można po prostu zwrócić Kurs. Oczywiście pełna kwota jest zwracana na, na Wasze konto, także nie ma żadnego tutaj ryzyka i, i po prostu warto zobaczyć, jak, jak to wygląda i, i jaka, jaka jest cała ta platforma. Filmy są w 4, 4K, także dźwięk jest super nagrywany na mikrofony pojemnościowe, także jakość jest naprawdę super. No i jest około 150 lekcji, są streamingi, są podkłady, także jest naprawdę mnóstwo tego. Mnóstwo wiedzy. Jest 12 modułów, czyli każdy moduł jest mniej więcej przewidziany na, na tydzień, ale jeśli ktoś chce, to może sobie na przykład przez miesiąc albo przez dwa miesiące jeden moduł ćwiczyć, nie ma problemu. Wszystko jest omówione i, 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 i są też mini takie podręczniki, PDF-y, także jest fajnie. Oj, drodzy. Co tu dalej? O, Paweł, pypeć pisze, że się wczoraj, wczoraj zapisał. I super, Paweł, fajnie, że, że jesteś. Będziesz miło zaskoczony. Mati pisze. O, bo Mati skończył chyba już kurs. Kurs jest fajny, bo masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Ta, ta metoda małych kroczków, ale. Efekt jest imponujący. No właśnie, no koledzy już całkiem fajnie grali, a zaczynali w sumie od, od, od zera. Także cieszę się, Mati, że, że to napisałeś. Nic nie ustalaliśmy wcześniej, że masz to napisać, albo ja Cię też no, nie prosiłem, aczkolwiek mi jest bardzo miło, że to zrobiłeś. Moi drodzy, to co? Może w takim razie. Zagram jeszcze troszkę, może bardziej jakiś skomplikowany rytm na, na harmonice. Może zagram taki, który troszkę będzie przypominać rytm bluesowy. Też będą dwa wdechy i dwa wydechy, tylko będzie w innym podziale rytmicznym. Spróbujmy sobie odłożyć harmoniki i na chwilę wyklaskać. Wcześniej było tak: wdech, wdech, wydech, wydech. Wdech, wdech. wdech wydech wydech teraz będzie trochę inna rytmika będzie ta 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 czyli będzie shuffle blues tak zwany spróbujmy to sobie wyklaskać jeszcze chwilkę ta 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 całkiem nieźle wam idzie dobra i teraz spróbujmy to przełożyć na, na harmonikę. Czyli dwa wdechy, dwa wydechy, ale w rytmie tym shuffle, w tym co przed chwilą klaskaliśmy, dobra? Czyli jest. Spróbujmy troszkę wolniej. Jeśli nabierzemy płynności i nabierzemy wprawy, to może to zabrzmieć tak. Oczywiście, jak będziecie troszkę ćwiczyć, jak będziecie troszkę przykładać się do, do prac domowych, które są um, um, pod koniec każdego modułu w, w Akademii Harmoniki, czyli w tym kursie Harmonika od Podstaw, link jest na dole, jakby ktoś potrzebował. Um, no i co? Um, może macie jakieś pytanka, um, bo tak, um, ja tutaj mam taką malutką karteczkę, na której sobie spisałem, co, co wam powiedzieć i. Jak, jak zacząć w ogóle granie na harmonice? W takim telegraficznym skrócie, żebyście mogli sobie po prostu już w domu poćwiczyć. No, niestety idzie pandemia, czy tam jakieś inne no, blokady, mam nadzieję, że, że nie będzie tak źle. Jakby coś to można sobie poćwiczyć w domu, pograć, żeby troszkę humor sobie poprawić i może nawet domownikom. Także warto, warto sobie harmonikę sprawić, już mniej więcej wiecie jaką, że za 100-150 zł można już kupić fajny, fajny sprzęt, który będzie długo służyć. No i będziecie mieć frajdę z grania. A to jest bardzo ważne, w końcu o to w tym, w tym wszystkim chodzi. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Więc moi drodzy, część z Was być może posiada taką harmonikę. To jest harmonika, tak zwana tremolo. Ona troszeczkę inaczej brzmi, ponieważ ma inny system dźwięków. Ona brzmi tak bardziej jak akordeon, prawda? Natomiast do grania bardzo prostych melodii, może i ona się nadaje, ale jeśli chcemy y, troszkę więcej od harmoniki, chcemy grać bardziej bluesowo, chcemy zmieniać płynnie wysokość dźwięku, czyli. Uff. No to powinniśmy kupić dziesięciokanałową harmonikę. Czyli tak zwaną bluesową systemu Richtera, czyli najzwyklejszą bluesową harmonikę, taką, jak na pewno znajdziecie w każdym przyzwoitym sklepie muzycznym, a oczywiście też w internecie, na przykład w sklepie harmonika.com, który gorąco polecam. No dobrze. Patryk pyta, co powiesz o apce harmonika Easy Tabs? Aktualnie mam na tapecie. Ale. Yy, yy, Marian dzięki za. Yy, bo Marian napisał, super prowadzisz ten program. Wielkie dzięki. Bardzo mnie to cieszy. Lubię grać na harmonice, lubię przekazywać wiedzę innym, lubię uczyć, także no, mam nadzieję, że to widać, słychać, i, i że jesteście zadowoleni. Yy, Patryk, yy, nie jestem pewien, czy yy, ta yy, apka ha, harmonika Easy tap, yy, to znaczy, tak, jeśli ona Tobie odpowiada, to super. Ja akurat nie jestem pewien, czy mam ją na, na tablecie. Easy Diatonic Harmonika, mam coś takiego. Tu akurat mnóstwo jest tych, tych, tych aplikacji i na Androida i na ios także można na pewno sobie coś wybrać. Tylko trzeba dokładnie sprawdzić, czy to jest na. Harmonikę dziesięciokanałową systemu Richtera, czyli taką bluesową, bo są też inne systemy. Jest Easy Diatonic czyli ED harmonika, i, i, i no, ma troszkę inny rozkład dźwięków. Tam jest dużo tabulatur, ale no, one nie pasują do tych najbardziej popularnych harmonijek Natomiast, jeśli wiesz, jest, jest, jest tam dużo fajnych um, utworów, zagrywek, różnych melodyjek, to czemu nie? Każda minuta poświęcona na harmonikę przybliża was do tego, żeby grać e, fajnie, pięknie i, i, i z serducha. Także warto, warto ćwiczyć. Jerzy, e, witam Jerzy. E, też się wczoraj zapisałem. No to. Bierze. Bardzo się cieszę, że, że też się spotkamy niebawem na, na, tym, na tej naszej platformie, na grupie zamkniętej, gdzie będą tylko i wyłącznie uczestnicy kursu. My sobie będziemy tam rozmawiać, prace domowe sprawdzać, trochę żartować, trochę jakieś tam problemy czy jakieś trudności pokonywać. Także będzie, będzie bardzo fajnie. Mamy super atmosferę, wszyscy są mili, życzliwi, wspomagają, motywują, także jest, jest kapitalnie. Henryk pisze, przed chwilką zagrałeś piękne vibrato, może coś więcej o tym. Henryku, ale to na razie vibrato jest piękne i e, oczywiście możemy o tym sobie porozmawiać, ale jest to streaming dla osób początkujących. Na razie najprostszym sposobem e, improwizacji, e, improwizacji, wibracji jest zamykanie i otwieranie przestrzeni akustycznej, prawda? Załóżmy, że mamy tak prawidłowo harmonikę, trzymamy, o, i teraz... Jeśli będziemy otwierać i zamykać tą przestrzeń, to powietrze, które mamy zamknięte między dłońmi i harmoniką, to wtedy pojawi nam się tak zwany efekt wibrata kowbojskiego, albo wibratoręczne niektórzy to na nazywają, albo hand vibrator. Czyli, <laughs> czyli jeśli zamknę przestrzeń akustyczną, harmonika gra ciszej i bardziej matowym dźwiękiem. Jeśli otworzę tą przestrzeń, harmonika gra jaśniejszym dźwiękiem, jest zdecydowanie głośniej wtedy, no i ta zmiana powoduje to, że tak jakby dźwięk troszkę nie wiem, falował, wibrował, zmieniał się, no i możemy dzięki temu grać takie różne melodie, kowbojskie na przykład. Zamykamy i otwieramy. Zamykamy i otwieramy. Oczywiście ten układ powinien być dosyć szczelny, ten zamknięty. A jak mocniej otworzymy, to będzie też wyraźna taka różnica. Słuchajcie, jest wiele takich prostych efektów brzmieniowych. Na harmonice. Ten jest chyba najbardziej popularny. Wiele osób go stosuje i nawet nie wie, że to się nazywa tam, vibrato jakieś cowboyskie czy jakiś tam, wibratoryczne, ale to potrafi upiększyć, okrasić melodię jakimś dodatkowym tutaj brzmieniem takim ciekawym, prawda? Także warto, warto również stosować ten, ten element. No i a wcześniej go oczywiście wyćwiczyć, prawda? Czyli trzymanie harmoniki, zamykamy dłonią, zamykamy, otwieramy niektórzy w ten sposób, niektórzy w ten sposób, inni jeszcze w ogóle odrywają rękę dłoń od, od dłoni. Nie ma problemu. Chodzi o to, żeby zamykać i otwierać tę przestrzeń. Jakie jeszcze macie pytanka? Um. Patryk pisze, ok, nie truję, Patryk, nie trujesz, po to ja tu jestem, a ty też po to tu jesteś, żeby mi fajne pytania zadawać. Jestem Ci wdzięczny za to, że, że je zadajesz. Um, Wybór, mówimy, że w apce mają taby i przygrywki na Richtera, akurat w niej. No i dobrze, to jak najbardziej można z tej, z tej aplikacji korzystać. Um, Marian pyta, czy na harmonijce można zagrać y, dźwięki D-dur. Można zagrać, ale w, y, wymaga to troszkę y, jakby bardziej zaawansowanej techniki zwanej bending. Bending, czyli y, obniżanie dźwięków. Um, w telegraficznym skrócie mogę powiedzieć tak, że mamy stroik dmuchany, ten który odzywa się gdy dmuchamy i wciągany, w ten co drga jak wciągamy powietrze. I teraz tak, jeśli wciągniemy powietrze z drugiego kanału na wdechu, to otrzymamy dźwięk G, prawda? Ale jeśli go obniżymy o pół tonu, to wtedy uzyskamy dźwięk GES, czyli inaczej FIS, czyli składnik akordu d prawda? Jak to zrobić? No trzeba, trzeba takie podciśnienie tutaj wytworzyć w jamie ustnej, w naszym tutaj całym tym aparacie, żeby ten strojk dolny przy wciąganiu, no bo wciągamy powietrze, prawda, żeby on przestał grać i żeby cały czas przy wciąganiu powietrza zaczął drgać ten, który nie powinien się odzywać, bo ten jest przecież dmuchany, prawda? Ale podciśnieniem można to zrobić i wtedy uzyskać dźwięk o pół tonu niższy niż ten naturalny, czyli no i mogę zagrać gamę D-dur w ten sposób. Tu jest dźwięk D. Ale to jest już bardziej um, zaawansowana technika. Tak naprawdę można w każdej tonacji tutaj zagrać um, na, na, na tej harmonice. Mogę zagrać w C-dur, w Cis-dur, D-dur, D-dur. No tak szybciutko może. To jest C -dur, później Cis -dur. Teraz C-dur, później Cis-dur. Teraz D-dur. Teraz D-dur. E Teraz E-dur. I tak dalej, i tak dalej. No Jest to bardzo trudne i no niewiele osób w Polsce jakby gra w ten sposób. Ale myślę, że na początku to w ogóle nie jest potrzebne i na początku trzeba się zająć podstawami, a później będziemy sobie e, rozmawiać o bardziej zaawansowanych technikach. No dobrze, e... No, Henryku, ty już jesteś zaawansowany, bo przyznamy się kawał czasu. Widzieliśmy się ostatnio na moim koncercie w ostrowie wielkopolskim. Także, Henryku, no obawiam się, że tu tak no, możesz się wynudzić, bo tu są podstawowe rzeczy, a ty już fajnie grasz. Także prawdopodobnie większość tych wiadomości już masz w małym palcu. Czy w Poznaniu kursuję, kursuję w sensie prowadzę kursy, czy, czy, czy gram koncerty? Gram koncerty w wielu miejscach i w Polsce i za granicą, No teraz troszkę mniej z racji tych covidowych sytuacji, ale w Poznaniu no też grałem i w Blue Note, i w, na, na Zamku, i w Lizard King, i w, jeszcze w paru innych miejscach, także bardzo, bardzo miło wspominam zawsze Poznań. Może, może też tam jakieś warsztaty zrobimy kiedyś. Czemu nie? E, Patryk, to przepadłem już po chłopie. Co to znaczy? <laughs> nie, słuchajcie, wszystko powolutku. E, Marian pisze Dedur dur y, Mi y, o harmonikę C. No, ja zagrałem na harmonicie C dur w tonacji d -dur. Czyli da się to zrobić, tylko wymaga to po prostu opanowania techniki bending, czyli obniżania dźwięków. Jaki tytuł ma ta kowbojska melodyjka? To jest chyba Siedmiu Wspaniałych, tak mi się zdaje, prawda? Chyba tak, Siedmiu Wspaniałych. No dobrze. Magdalena, hej, jak ćwiczyć z metronomem? Magda, bardzo dobre pytanie. Próbuję ćwiczyć melodię, ale mam wrażenie i coś ucięło troszeczkę. Magda, już odpowiadam na, na, na twoje pytanie. Przede wszystkim trzeba grać, moim zdaniem, w dosyć wolnych tempach i cały czas kontrolować to klikanie metronomu. Ja jeszcze go tu sobie włączę. Tak naprawdę wszystko, co będziesz ćwiczyć, można ćwiczyć i powinno się ćwiczyć z metronomem. Na przykład, no nie wiem, granie pojedynczego dźwięku, na przykład czwórki dmuchanej, prawda? O, i teraz będę grać y, y, równo z kliknięciem, prawda? Tylko czwórkę na wydechu. Można też grać pomiędzy kliknięciami metronomu. Też to jest fajne, bo wtedy przesuwamy sobie ten akcent. Prawda? Czyli jest. Też fajnie to brzmi. Jest mnóstwo tych, tych ćwiczeń. Tak naprawdę, moim zdaniem. Chodzi bardziej o percepcję, czyli takie skierowanie uwagi na, na ten rytm, niż jakby o, o ćwiczenie tego rytmu. Natomiast warto grać z podkładami, warto grać na przykład o gamę cedur, jeśli już ktoś gra pojedynczym dźwiękiem, też warto sobie grać właśnie z metronomem. Posłuchajcie i. Na teraz dwa dźwięki na jedno kliknięcie zagrać, prawda? Też to jest troszkę już trudniejsze. I... Spróbujemy cztery? Uwaga, i spróbujemy osiem. Nie, ja no przesadziłem już. Moi drodzy, tak można ćwiczyć. I to jest najprostsze, co, co można zrobić. Yy, I mam wrażenie, że yy, to daje po prostu na, najlepsze efekty. Chcemy ćwiczyć utwór, nie wiem, kurki, yy, nie wiem, kurki 3 z metronomem. Okej, okay. ćwiczmy. I I tak dalej, i tak dalej. Jest to praca no, taka trochę żmudna, ale, ale naprawdę warto, warto poświęcić czas z metronomem. Dobrze. Magda, mam, mam nadzieję, że odpowiedziałem na, na Twoje pytanie. Jakby coś jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych. Treści, to przypominam, że moi drodzy, no dzisiaj nie, nie sposób na wszystkie pytania szczegółowo odpowiedzieć. Na dole znajdziecie link do mojego kursu online. Jeśli potrzebujecie dużo wiedzy, bardzo dobrze poukładanej w cały taki proces edukacyjny, krok po kroku, wszystkie niuanse, wszystkie elementy omawiam, także nie, pozostawia nie pozostawiam tam żadnych luk w wiedzy, ani, ani jakiś tam elementów, nie, nie pomijam, wszystko jest dobrze przemyślane na podstawie 20 lat mojej praktyki pedagogicznej, zresztą zerknijcie, tam są darmowe filmy, można sobie zobaczyć jak to wygląda, można się zapisać do tego kursu tutaj już, ze trzy osoby pisały, że, że zapisały się niedawno. To bardzo mnie cieszy. Zapisy są do poniedziałku, do godziny 22. Także. Także ten. Jak macie ochotę, to zapraszam. Moi drodzy. Yy, 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 Patryk pisze, czy kurs dajesz w PZN? Jejku, nie wiem, co to znaczy PZN no on jest jakby dożywotni jest na platformie jest zdaje się nie wiem ile ze 150-160 filmów lekcji tam jest także mnóstwo multum są podkłady są e-booki jest praca domowa jest taki miernik postępów także naprawdę jest to bardzo fajnie fajnie zrobione o, Paweł Pypeć pyta, co będziesz grał w Tarnowie pierwszego? Będziemy grać z projektem z Piotrem Nalepą, czyli z synem Tadeusza Nalepy. No i będziemy grać po prostu utwory Tadeusza w bardzo fajnym składzie. Będzie sporo gości. Między innymi Wojtek Cugowski, czyli syn Krzysztofa Cugowskiego, także będzie się działo. Mam nadzieję, że się spotkamy tam. Dobrze. Stefan K pisze, że, czy to Rio Bravo? Rio Bravo też da się zagrać, oczywiście. Zabrzmi to tak. Patryk pisze, dokładnie, podstawa to dobra podstawa. Zgadzam się, ehm, Patryk. Miłość do harmoniki, ehm, <grywa> działa szakamor. Bardzo się cieszę, to jest moim celem właśnie, żeby dać troszkę te, tej wiesz pasji innym i podzielić się tą, tą frajdą z grania. To jest, to jest piękna rzecz. Ehm, Tazor pisze, jak ułożyć usta, żeby nie było sąsiadów przy graniu gamy cedur. To jest bardzo dobre pytanie. Już mówiłem o tym, co prawda, ale jeszcze, jeszcze raz powiem. Chodzi o to, żeby utworzyć otwór, tak jakby nie na zewnątrz ust, tylko wewnątrz, czyli te mięśnie w środku jakby ust, one tworzą ten, to, to, to fi, czyli to światło tą, tą dziurkę, już mówiąc kolokwialnie, przez które powietrze przelatuje, prawda? Czyli robimy coś takiego. I harmonikę dosyć głęboko wsadzamy w usta. Zobaczcie, jak, jak to brzmi, wygląda. Nie gram w ten sposób, tylko gram. Czyli w zasadzie ustami obejmuję tutaj te pokrywy. No tak, tak to wygląda, tak, tak instrument denty po prostu ma. Um. Jacek Bulski pisze w tutkę. No ja bym nie polecał tego języka w tutkę jednak, ale jeśli ktoś się bardzo upiera, to nie ma problemu. Ja to odradzam I, i, i wszystkim moim uczniom, którzy mają już swoich uczniów, którzy już zaczynają mieć swoich uczniów. Także się śmieję, że jestem pradziadem harmoniki. No, 20 lat już praktyki pedagogicznej to już jest kawał czasu. Patryk pisze, czy kursy w Poznaniu? Była mowa o tym wcześniej. Wiesz, Patryk, na razie nie, nie rozważam tutaj kursu w Poznaniu, ale jak mnie zaprosisz i pojawi się grupa chętnych osób, to, to przyjeżdżam. Nie ma problemu. Patryk Konarzewski pisze, czy jest sens kupowania apki z podkładem muzycznym w przypadku początkujących? Patryk, moim zdaniem. No, można, można kupić, natomiast jest wiele podkładów w internecie. Na przykład na YouTube piszesz, nie wiem, Rio Bravo Backing Track albo Play Along, albo Background o coś takiego po angielsku. I powinno wyskoczyć coś, niecoś. Pytanie, czy tonacja harmoniki, którą posiadasz akurat, będzie pasowała do tonacji podkładu. Co to jest, słuchajcie, tonacja? Jeszcze to y, istotnego powiem, bo na początek y, polecam wszystkim, żeby jednak kupić tonacy, tonację i cedur. Z czego to wynika? Po pierwsze, łatwiej się nauczyć dźwięków. Po drugie, wiele, wiele melodii jest pisanych dla harmoniki Cedur i wiele podręczników. Nie wiem, podręcznik Sławka Wierzcholskiego, podręcznik Beaty Kosowskiej, który zresztą recenzowałem, jest też dla, dla harmoniki Cedur. Tylko wiecie, podręcznik ma jedną podstawową wadę. Podręcznik wam nie powie, że słuchaj. Nie grasz tego prawidłowo, zwróć uwagę na to i na to. Podręcznik jest, no nie jest interaktywny, prawda? Czyli macie tylko treść, którą przyjmujecie i nie wiecie, czy gracie dobrze, czy źle. W przypadku na przykład nauki z nauczycielem, albo kursu, albo prac domowych, no zawsze jest ten element interaktywności, czyli ja na przykład moim kursantom, jak prześlą mi swoją pracę domową, mówię, słuchaj, generalnie jest dobrze. Ale zwróć uwagę, bo tam w 13 sekundzie coś było nierówno. Zwróć uwagę też na kształt uz, bo y, słyszę, że jest nieszczelnie i tak dalej, i tak dalej. Także jest odzew, jest element interaktywności, a, a podręczniki niestety y, i aplikacje niestety no, tego, tego nie, nie podają. Yy. Patryk pisze, niech żyje pozytywna wibracja. A i oczywiście, zgadzam się. Magdalena, a dziękuję. Ja się zapisałam, bo podstawa to uczyć się z głową. Magda, miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że się spotkamy w, w tym kursie. Także będzie, będzie super. Adrian pisze, jak ty jesteś pradziadem, to Sławek Wierzcholski chyba e, no nie wiem, <grytanie> może pra-pradziadem, bo ja też. Y, Jedne warsztaty miałem ze Sławkiem Wieszcholskim, który jest teraz moim serdecznym kolegą, i, i, i współpracujemy w różnych tutaj sytuacjach. Także dinozaurem. No, Sławek, myślę, że wolałby nie być dinozaurem, ale Nestorem, o, ja bym tak powiedział. Moi drodzy, jakie macie pytanka? bo jeśli nie macie pytanek, to ja mogę coś fajnego Wam zagrać, może akordowego, żeby też Wam pokazać, że akordowo też można ciekawie grać. No już ponad godzinę i 10 minut tutaj mamy zajęcie, ale czas jak zbicza strzelił. Bardzo miło mi się tutaj z Wami konwersuje. No to co, to może zagram coś troszkę bardziej złożonego, ale opartego cały czas na wdechach, i wydechach, czyli będę grać na kanałach mniej więcej od pierwszego do czwartego, może o piąty zahaczę i posłuchajcie co ciekawego można zagrać tylko na wdechu i na wydechu. Więc no, niby tylko wdech, i niby tylko wydech, ale możliwości jest naprawdę wiele. Wszystko to jest tak naprawdę w głowie i, i w, no, w naszej technice, bo wiadomo, że technika jest narzędziem do tego, żeby wydobyć to, co jest to co nam w duszy gra, albo niektórzy mówią, że właśnie w głowie. Także warto zdobyć dobrą technikę. I warto jakby pracować nad nią, ale równocześnie rozszerzać inne swoje umiejętności, na przykład słuch muzyczny, poczucie rytmu, znajomość dźwięków na, na harmonijce. Ja o tym wszystkim bardzo szczegółowo mówię w, w tym moim kursie Harmonika od podstaw. Naprawdę tam jest wszystko od podstaw. Nawet jak ktoś nigdy harmoniki nie miał w ręku, to tam jest wszystko powiedziane, co kupić, dlaczego, ile mniej więcej kosztuje, jak ćwiczyć, ile czasu ćwiczyć, są prace domowe, także jest też system motywujący, żeby no, jednak odrobić tą pracę domową i na końcu dostać certyfikat podpisany przeze mnie z gratulacjami, certyfikat jest ładnie oprawiony w ramki, no i i miło coś takiego mieć certyfikat. Ukończenia kursu gry na harmonijce w Akademii Muzyki. Także. No. To brzmi już dumnie. No dobrze. Patryk pisze dokładnie. Krzysztof, dzięki Sławkowi Wierzchowskiemu sięgnąłem pierwszy raz po harmonijkę. Potem była przerwa. Dzięki Tobie znowu gram. Krzysztof, bardzo się cieszę z tego powodu. Ja też może nie sięgnąłem z, dzięki Sławkowi, ale Sławek jakby dodał mi trochę energii, takiej motywacji do tego, żeby grać. Jako małolat wysłuchałem jego. Kaset jeszcze wtedy na magnetofonie Wilga, także były to dawne czasy. I no i później się poznaliśmy ze Sławkiem bliżej i dobrze zakumplowaliśmy, także miłe to jest wszystko. No dobrze, Patryk pisze, taka lokomotywka. No, troszkę to była taka lokomotywka, ale tam było wiele różnych efektów takich perkusyjnych, brzmieniowych, różnych takich ghost notes, że tak się wyrażę, czyli takich duszków, które tam się pojawiały i które tak fajnie powodowały, że, 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 że noga sama się poruszała. No właśnie, więc na harmonijce można no różne tutaj ciekawe pojazdy naśladować, na przykład samochód, klakson, prawda? Prawda? Czyli jeśli wciągniemy równocześnie dźwięki z trzeciego i czwartego kanału, ta ta, ta, ta to wtedy będzie tak jak klakson troszeczkę. Prawda? O. Albo nie wiem, jakąś karetkę możemy sobie y, y, naśladować na przykład na czwartym i piątym kanale na Wdechu. Karetkę czy straż pożarną, nie wiem, nie wiem czy one się różnią jakoś tam tym, tym dźwiękiem, no ale. Ale tak, tak to może być. Także, wiecie, no, harmonika jest naprawdę świetnym instrumentem. Zawsze można ją mieć przy sobie, tak jak mówiłem na początku. Yy, nie kosztuje wiele za 100, 200 czy 300 zł. Oj, to już jest profesjonalny model. Yy, można mieć ten, ten instrument yy, albo można mieć dwa, trzy egzemplarze czy, czy różne tonacje. No i przede wszystkim jest dosyć łatwa w nauce. Słuchajcie, naprawdę w ciągu tego wieczoru. No, tutaj godzinkę, 15 czy tam 17 minut sobie poświęciliśmy na, na te wstępy, już możecie powolutku zacząć grać różne melodie, różne rytmy, wcale nie trzeba ślęczeć godzinami i tam jakiś ćwiczyć dwóch dźwięków, tylko po prostu od razu intuicyjnie sobie gracie i już. Gdyby kogoś um, interesowały jakieś takie podstawowe materiały do gry na harmonice, to słuchajcie, mogę Wam wysłać jakieś takie proste melodyjki, nie wiem, rozkład dźwięków na, na harmonice. Wystarczy do mnie napisać maila, czyli um, bleczyckimaupa.mail.com Dobrze jest napisane? Dobrze. Albo bezpośrednio do Akademii Muzyki, albo do Akademii Harmoniki, to jest jeszcze lepiej, bo wtedy będziemy mogli Was informować o, o różnych fajnych rzeczach o warsztatach, streamingach, o promocjach. Może jakieś, nie wiem, może jakieś tam promocje też się pojawią. Nie wiem, trudno mi powiedzieć teraz, ale. Ale na pewno warto być, być w kontakcie. Zyk. Maszel, masel. E, nie wiem, czy zyk jest z Polski czy z Węgier. Bo taki ten ukośnik może sugerować węgierski. No bardzo się cieszę, że się podoba. Jacek pisze. A gra się jeszcze dobre koncerty w atrapie wieleniej Górze. Jacku, z tego co wiem, atrapy już nie ma takiej muzycznej. Tam mój zespół JJ Band rozpoczynał dawno temu jako Orient Express. To nie wiem, czy, czy pamiętasz te, te czasy. To faktycznie były takie atrapowe czasy. Natomiast ja jestem z Lublina, a teraz mieszkam w Warszawie, także nie wiem, co tam w, dokładnie wielące słychać, ale, no, ale jest tam sporo dobrych muzyków, także... Może akurat coś się zacznie dziać. No właśnie, z Orient Expressem. Oj, to ze 20 lat temu chyba musieliśmy się widzieć, bo my w tym przyszłym roku będziemy 20 20-lecie zespołu JJ Bent obchodzi, także kawał czasu. Pewien Pradziad Harmoniki mawia, że gama Cedur to podstawa. No, zgadza się. Mati, potwierdzam, Pradziad potwierdza, że gama Cedur jest naprawdę bardzo ważna, od niej można się wiele tutaj, wiele nauczyć i wiele rzeczy wyćwiczyć, jakby za, za jednym zamachem. Zenold Stary pisze, mam takie pytanie do Was, czy nauka gry na harmonice jest dobrym pomysłem na rzucenie prawdopodobnie, palenie, aby mieć po prostu ręce, zajęte ręce i usta, a przy okazji przyjemność. Zenold, moim zdaniem jest to wyśmienity pomysł, i wielu moich kilkunastu moich znajomych rzuciło palenie, zaczęło grać, i nagle, wiesz, zobaczyło, że lepiej oddycha. No bo harmonika też rozwija płuca, pozwala pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy z płuc, daje frajdę, czyli odprężenie, pomaga zapomnieć o, o papierosach, o jedzeniu nadmiernym i tak dalej, i tak dalej. Także same, same korzyści. To samo, jeśli ktoś na przykład no, miał kłopoty y, z COVID-em, prawda, i no, ta objętość płuc się nieco zmniejszyła. Też słuchajcie, harmonika jest kapitalnym y, narzędziem do tego, żeby y, po prostu te płuca rozruszać, przywrócić im y, no, możliwie jak, jak najlepszą y, tutaj kondycję. Y, 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 są takie przymiarki y, żeby harmonikę wykorzystywać jako narzędzie do leczenia astmy. Wiem, że mój kolega w, w podparyskiej klinice stosował taką metodę i dawała świetne rezultaty. Także warto, warto mieć harmonikę, warto na niej grać. No i warto być zdrowym i, i uśmiechniętym. Czyli nie tylko, żeby działało to na, na psychę, czy na, na naszą tutaj poczucie humoru, czy nie wiem, komfort. Ale również na to, żebyśmy po prostu byli zdrowi, dotlenieni i, i, i szczęśliwi dzięki temu. No dobrze. A, Zygmunt tu jest. Dobra, Zygmunt. Patryk pisze: Mam kłopot z.Hapoiber. Ojejku, nie wiem co to jest. Z Happy Birthday może. Słuchajcie, ja teraz nie mam tabulatury przy sobie. Eee, ale brzmi to tak. Niestety, tutaj już jest potrzebna umiejętność obniżania dźwięku, o której również mówię na samym końcu w moim kursie pokazuję, jak, jak obniżać te najprostsze dźwięki. No i już można dzięki temu grać sobie wszystkie, wszystkie te melodyjki. Także, jak ktoś ma ochotę pogłębić wiedzę, to zapraszam do linku pod spodem i tam będzie można sobie zobaczyć jak to wygląda jak to funkcjonuje jaka jest jakość filmów i tak dalej i tak dalej. Kiedy jakieś wydarzenie w Warszawie Patryk, przez dłuższy czas, przez prawie 12 lat, ja prowadziłem harenda blues session, czyli jam session, taki, takie granie spontaniczne, ale dla zawodowych muzyków. Natomiast z różnych względów to się w harendzie niestety tam skończyło. No i, i szukam jakiegoś miejsca dalej, zobaczymy. Na pewno dam znać. Jak się pojawi taka możliwość, to na pewno zrobię filmik na, na moim kanale na, na YouTube, dlatego warto zrobić subskrypcję. Kliknąć tam te wszystkie dzwoneczki i inne rzeczy, żebyśmy po prostu byli w kontakcie i żeby, żeby niczego nie, nie pominąć. Moi drodzy, jakie macie jeszcze pytanka? Powolutku będziemy chyba kończyć. Mamy jeszcze tam z, powiedzmy z 7 minut. Um, o, Patryk też potwierdza, świetny pomysł. Sam mniej palę. No, najlepiej w ogóle nie palić. Także jeśli prasa nad mięśniami związanymi z przeponą, oczywiście, że tak. Także moi drodzy, no, harmonika podsumowując, jest bardzo fajnym, bardzo wdzięcznym instrumentem, przez który można oddychać, prawda? Bo my, skoro wydychamy i wciągamy powietrze, to tak jakbyśmy oddychali. Czyli. Mogę tak w nieskończoność. Trębacz tak by nie mógł, albo saksofonista. Także jest to bardzo intuicyjny instrument, bliski, taki, można powiedzieć, ciał, prawda? No bo oddychamy przez niego. Nie jest drogi, jest łatwy w transporcie. Słuchajcie, no czego można, można więcej? Jeszcze łatwo się na nim nauczyć. Także myślę, że, że jest to naprawdę bardzo fajna opcja, szczególnie na zimowe, długie wieczory, zobaczymy, jakie one będą, czy będzie lockdown, czy, czy nie będzie. Bez względu na to, jeśli macie harmonikę w domu, spróbujcie sobie na niej pograć. Może będziecie mieć jakieś do mnie pytania, można napisać pod, pod filmem, można napisać do mnie maila. Albo po prostu, żeby mieć ciągłość jakby tego procesu edukacyjnego. Prace domowe, licznik postępu, czy tam nie wiem, jakiś e-book i tak dalej, podkłady, streamingi tylko dla zamkniętej grupy. Można po prostu zapisać się do mojego kursu. Link znajdziecie pod spodem. No i cóż, zapisy są do poniedziałku, tego najbliższego, do godziny 22.00. Także jeśli. Macie ochotę to. Gorąco zapraszam. Patryk eee, pisze telepata. Eee, moi drodzy, to co? Może coś jeszcze zagram na, na koniec, chyba że będziecie mieli jakieś pytanka. Wtedy chętnie, chętnie Wam odpowiem. Eee, może zagram coś troszkę bardziej takiego, eee, można powiedzieć, bardziej eee, zaawansowanego, żeby Wam pokazać, co Was czeka. Jak będziecie ćwiczyć, jak będziecie pracować, jak będziecie e, odrabiać, może, prace domowe? E, zagram e, Minor Blues. A właśnie, z jakiego ja programu korzystam? Ja e, korzystam z programu iReal Pro. Nie wiem, czy tu będzie widać, o, bo duży jest kontrast. E, jest to program, który no, jest, jest płatny. Kosztuje około 60 paru złotych, ale słuchajcie, można podkłady bez problemu sobie samemu robić. Można je importować. Kapitalna aplikacja. Ja z niej bardzo często korzystam, tak jak wielu innych muzyków i jazzowych, i bluesowych, i rockowych. Moi drodzy, zagram teraz utworek taki troszkę bardziej złożony. Posłuchajcie, jak można zagrać, no, powiedzmy, po paru latach ćwiczenia na na harmonijce. To jedziemy. Może troszeczkę przyspieszymy, żeby nie, nie, nie zasnąć tutaj. O, odrobinkę szybciej. Tym razem grałem również na harmonice C, ale grałem w tak zwanej trzeciej pozycji. No bo na harmonice można grać nie tylko w tonacji C-dur, prawda, czyli w tym układzie, czy na białych klawiszach pianina, ale można grać też w innych tak zwanych pozycjach, czyli de facto w innych tonacjach. Też to omawiam w tym moim kursie dosyć dogłębnie i podaję przykłady, i są ćwiczenia. Na różne zagrywki, na, na różne melodie w różnych pozycjach. Generalnie chodzi o to, żeby opanować gamę cedur, opanować technicznie granie pojedynczym dźwiękiem, ćwiczyć z metronomem i powinno być już dużo, dużo łatwiej. No dobrze. Jeszcze patrzę, czy są jakieś. Pytanka. O Henryk. Podobają mi się twoje precyzyjne tłumaczenia. Bardzo się cieszę, Henryku. Byłeś na moich różnych warsztatach, także znasz mój system nauki. Słucham entera z przyjemnością. Bardzo mi jest miło. Mateusz, czy mógłbyś zagrać coś z szant? Czy tam, muzyka na, czy tam muzyka nadaje się na harmonicę? Oczywiście, że tak. Um, no, mógłbym zagrać Gdzie ta albo 10 w skali Boforta, albo hiszpańskie dziewczyny, y, albo, y, y, no nie wiem, może coś y, Highland Lady, albo na przykład y, morskie opowieści, prawda? Jest, jest mnóstwo tych tych utworów. Eee... I tak dalej. Ja akurat nie specjalizuję się za bardzo w muzyce szantowej, chociaż piękna jest i też lubię żeglować, Ale, ale myślę, że no, jak ktoś opanuje dobrze technikę grania na harmonice, to tak naprawdę już nie będzie miało znaczenia, czy chce grać szanty. Czy reggae, czy muzykę, no nie wiem, jazzową, bluesową, rockową. Jak będziecie mieć dobre narzędzie, czyli dobrze opanowaną technikę, precyzyjnie grać dźwięki, wiedzieć, gdzie te dźwięki są, stosować różne efekty brzmieniowe, to po prostu będzie łatwo grać praktycznie każdy gatunek muzyczny. No może oprócz jazzu, jakiegoś tam trudnego, no bo on wymaga już trochę innych, innych, innego podejścia, krótko mówiąc. Patryk, mam nadzieję, że pozamiatane to napisały, że, że dobrze w tym kontekście. No mam nadzieję, że, że, że ładnie wyszło. Jest, słuchajcie, z minutka opóźnienia chyba w, w, tym, w tym filmie, i no generalnie jest tam jakaś latencja, ale myślę, że to da się wszystko też jakoś przeskoczyć. To co, jakie macie pytanka? Um, może jeszcze powiem coś o, yy, o tej harmonice yy, yy, się rozgadałem straszliwie, no ale lubię to robić, to co zrobić yy, yy, słuchajcie, takie harmoniki one yy, yy, są też do grania muzyki folkowej do grania muzyki yy, ogniskowej czy tam szant natomiast one no, mają inne właściwości one troszkę tak szerzej brzmią tak jakbyśmy grali na dwustronowej gitarze ale właśnie nie da się obniżać tych dźwięków, no i nie da się grać tak ekspresyjnie, prawda, czyli tak bluesowo, tak rzewnie. To jest dosyć ciekawy model, bo on tak, ma jedną tonację C i jedną tonację G, także mogę sobie zmieniać tonację, jak, jakbym bardzo się uparł, prawda. O, jest Sim i Didi. Cześć, witamy bardzo serdecznie. Także, gdyby kogoś interesowało takie brzmienie muzyki tremolo, harmoniki tremolo, to też można się zaopatrzyć. Natomiast ja generalnie wolę jakby brzmienie i, i możliwości harmoniki takiej bluesowej, czyli mówiąc fachowo diatonicznej w systemie Richtera. O, tak to jest fachowo. Oczywiście, jeśli ktoś ma harmonikę chromatyczną. Która ma taką specjalną tutaj przesuwkę. Widzicie, że tu się to przesuwa. No, też można na nie grać, tylko no, też jest to troszkę inny instrument. Ma inny rozkład dźwięków, trochę inaczej wydobywa się ten dźwięk. No, ale daje takie możliwości, że można każdy dźwięk podwyższyć o pół tonu i każdy niezależnie czy na wdechu, czy na wydechu. No, i daje to dodatkowe możliwości. Natomiast na początek ja zdecydowanie polecam wszystkim harmonikę dziesięciokanałową, tak zwaną bluesową, na której można fajnie zagrać sobie. <śm> Na, na na sam koniec. Ale drodzy, myślę, że temat powolutku się już wyczerpuje. Na razie widzę, że nie macie pytań, czyli jak sądzę, troszkę Wam dostarczyłem tego materiału. Mam nadzieję, że zmotywowałem Was troszkę do, do grania. Pokazałem, jakie są możliwości tej, tej harmoniki, tak w telegraficznym skrócie. No i, i zachęciłem Was do, do tego, żeby pograć w długie jesienne albo zimowe wieczory. Goręco was zapraszam do subskrypcji tego mojego kanału, bo jest tam sporo ciekawych rzeczy. Jest trochę darmowych lekcji, trochę testów, trochę podkładów muzycznych. Także można sobie posprawdzać, poglądać, nie wiem, zasubskrybować te dzwoneczki, wszystkie podłączyć i, i załączyć, żeby być po prostu na bieżąco. A gdyby kogoś bardzo interesował, e, interesował pogłębienie wiedzy, to słuchajcie na dole jest link do, do mojego kursu online, który jest rozpisany chyba na 12 czy 13 tygodni. E, jest około 150 czy 160 lekcji. E, no i po prostu jest ogrom, ogrom wiedzy dla e, zupełnie początkujących i tych, którzy już odrobinkę grają, a chcieliby po prostu przyspieszyć swój. Swój progres. Janek napisał. Witaj Bartku, twój kurs jest naprawdę wart polecenia. Pozdrawiam, Janek o trei <trenerei>, Dzięki Janek, bardzo miło, że, że, że piszesz to, bo moje serce rośnie i, i, i wiem, że te no, kilkaset godzin, które poświęciłem na stworzenie tego, tego kursu nie, nie, nie poszło na, na marne. Moi drodzy, to co? W takim razie chyba powolutku będę kończyć. Bardzo się cieszę, żeśmy się wszyscy spotkali. Mam nadzieję, że, że będziemy się jeszcze nieraz widywać. Ja te streamy będę co jakiś czas robić, bo lubię, lubię tę formę kontaktu, chociaż wiadomo, że bezpośredni kontakt jest jeszcze fajniejszy, kiedy możemy się widzieć i słyszeć na bieżąco, ale tak też się da nauczyć. Jeśli macie jakieś pytanka, piszcie w komentarzach na dole. Jestem do, do dyspozycji. A gdyby ktoś chciał konkretną, usystematyzowaną wiedzę krok po kroku, to wtedy zapraszam do, do mojego kursu Harmonika od podstaw. który zamykam zapisy w poniedziałek o 22.00. Moi drodzy, Dbajcie o siebie, grajcie pięknie na harmonikach, bądźcie dla siebie życzliwi, i co? Jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.